Asocjacja Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej po raz czwarty zorganizowała kiermasz Polska Wielkanoc na Kresach, który odbył się 28 marca w Pałacu Sztuki we Lwowie. Organizatorów i uczestników jarmarku pobłogosławił proboszcz Katedry Lwowskiej ksiądz prałat Jan Nikiel. O polskiej tradycji wielkanocnej mówili prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, konsulowie RP we Lwowie Longina Płótka i Marian Orlikowski. Trzeba bardzo pracować nad tym, żeby te tradycje polskie, które istnieją we Lwowie, były nie tylko podtrzymane, ale żeby się rozwijały w takim kierunku, żeby ludzie chcieli tutaj być i zostawać, i żeby nie wyjeżdżali na stałe do Polski i dalej, tylko żeby po dobraniu nauki, po uzyskaniu doświadczeń wracali do Lwowa i wspierali to, co tu się dzieje. A tutaj się dzieje bardzo dużo, o czym świadczy ten kiermasz. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko polskiej wsi Łanowice koło Sambora. Przyjechaliśmy pokazać tutaj obrzędy wielkanocne, co święcimy w koszykach, a także palmy wielkanocne, jak one się robią. Tutaj są także nasze dzieci, żeby pokazać. W koszyczkach są jajka, krzan, paseczki, babki, placki, ciasta różne, ser, wszystko, co wkładamy do koszyka na Wielkanoc. Pomysłodawca kiermaszu, prezes Asocjacji Polskich Przedsiębiorców Tatiana Bojko zaznaczyła, że to przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny. Można było zrobić coś własnymi rękoma, czegoś się nauczyć, a przede wszystkim poznać tradycje Polaków ze Stryja, Sambora, Pnikuta oraz innych miejscowości. Potwierdzamy swoją obecność, mamy swój folder, który był wydany z okazji 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mamy to, co zawsze jest w czasie świąt. Mamy świece, które należy zaświecić, żeby pokazać, jak wielka to jest uroczystość. W kresowym kiermaszu wielkanocnym we Lwowie uczestniczyli również goście z Łańcuta oraz innych miast Polski.